Jarosław Kaczyński, 70 lat. Pojawił się w rządowej telewizji, gdzie wspominał zmarłego brata Lecha Kaczyńskiego. To, co powiedział, wielu zaskoczyło. Prezes PiS-u wystąpił w TVP Info z okazji 30. rocznicy powstania Porozumienia Centrum, Pramatki Prawa i Sprawiedliwości. Mówiąc o początkach, wspomniał o swoim bracie Lechu Kaczyńskim, podkreślając, że to on, jako i wiceprzewodniczący związku, kierował Solidarnością. W mocnych słowach ocenił także ówczesną rolę Lecha Wałęsy. Już pierwszy poważny spór między nami, spór o datę wyborów, pokazał, że tylko względy taktyczne przemawiają za tym, aby tam dalej być. Lech Wałęsa miał różne koncepcje, których nie warto w tej chwili przypominać, ale ten proces opóźniał. Każdy, kto jakoś orientował się w polityce, musiał już wtedy wiedzieć, że nadzieje związane z Lechem Wałęsą są płonne, mówił Kaczyński. Podkreślał, że jego brat po prostu kierował Solidarnością ze względu na pewne deficyty Wałęsy. Porozumienie Centrum, którego mój brat nigdy nie był nawet zwykłym członkiem, też nie mogłoby powstać bez mojego brata. Bo kiedy ono zaczęło powstawać, był pierwszym zastępcą przewodniczącego Związku Solidarność. Na co dzień, ze względu na pewne deficyty Lecha Wałęsy, po prostu nim kierował. I to bardzo ułatwiało zbieranie ludzi, mówił Kaczyński na antenie TVP Info. Prezes PiS-u wielokrotnie już podkreślał, że symbolem Solidarności nie jest Lech Wałęsa, a jego brat Lech Kaczyński. W TVP Info zaznaczył to kolejny raz, mówiąc, że rola Lecha w ówczesnej polityce miała charakter kluczowy.